Hej wszystkim, dzisiaj mamy szybki wypad na spinning, na dziki staw w mojej okolicy. Chcieliśmy sobie zaplanować niedzielę z federami, ale miało cały dzień padać, więc przyjechaliśmy na szybko ze spinningiem i nie będzie zbędnego gadania, po prostu zaczynamy rzucać. Pierwszy rzut zobaczymy. Jakieś małe rybki widać, że pływają. Muszę sobie przypomnieć, gdzie tu zielsko było. Wszędzie. Ale wiesz, były te takie pasmo, gdzie szło bardziej głębiej rzucić. I trzeba było później zwijać, także zaraz to ogarniemy. Tu takie małe rybki pływają. Ale chyba poziom wody też się obniżył, co? Znowu. No, to te wody uciec. No, będzie małe. No, może już nie takie małe. Jakieś małe rybki pływają, ciekawe czy jakieś oko nie jest. To jak płyną za nią. Sprowadziłam ławicę. Tu kaptur się założę, bo mi tak podwiedzę. Ach, to zielsko. To może na boczny trak by było lepiej. Fajnie z tym ogonkiem, tak mocno dosyć się buja. Ale zmienię sobie na coś innego. A szczupaki lubią się chować w takich tych, nie? Roślinkach. A przynajmniej to małe. Mam. Puściło. Dlaczego? Ale złotko się spodobało. No kurczę, no. Ciekawe, co to było. Nie był to potwór, ale... Nie, ale to był albo mały szczupaczek, albo okonek, bo nie wiem, tak się błyskał. Trudno powiedzieć. Kurczaki. No szkoda. Poprawa nogą. Masz rację. To jest taka dobra guma, że sama się na siebie łapie. Teraz. Ale kontakt był, czyli może dzisiaj biorą. Starałam się delikatnie go holować. No cóż.
Ach, te gruny. Taką płytką. Jakiś gronik. Kurde, nie wiem, czy nie wszedł w jakiś zaczep. Staraj się go podciągnąć pomału. Widzę, że... No kurczę. Rybcia, nie rób mi tego. Widzisz, jak bije? Mhm. Jest. Szczupaczek, ale maluszek. Może to ten sam. Chyba najmniejszy w życiu. Chyba najmniejszy, ale ładny. Ale za bardzo złotko polubiły dzisiaj. A, jest szczupaczek. Dobrze, wrócimy go. Super. Czy zdjęcie jakieś małe, szybkie? No, zdjęcie można zrobić. Położę tutaj, dobra? O, właśnie złapałam szczupaczka. Co prawda nie jest to żaden gigant, chyba najmniejszy w życiu, ale jest śliczny. Jak dorośnie, będzie na pewno piękną rybką. Ma piękne żółte kropki, ładny ogonek pomarańczowy. No i na zestaw okoniowy, także zabawa była. No, wypuszczaj go spod bieraka dalej. Wypuszczam. Nie, bo wiesz, jakie to są roślinki. Darom. O, już go nie ma. Piona. Od dzisiaj lubię tą przynętę. Nie no, ale liczyłam na jakiegoś okonka. W sumie tu na spinning nigdy okonia żadnego nie złowiliśmy. Tylko kiedyś, jak byliśmy z Federami. Tak. No to były ładne, takie 30 cm. Jakbym tutaj takiego okonia złapała, to bardzo, bardzo bym była zadowolona. Fajnie, że tu jest daleka widać te przynęty. To jest idealne miejsce, żeby się uczyć prowadzić przynęty. Jest taka przejrzysta woda.
Roślinki. Powiem ci, że każdy zaczep to są emocje. No. Bo nie wiesz czasami. No ten mnie kurde tu zamurował, tylko było czuć po biciu kija, że coś tam na pewno jest. Coś mi się chyba z tą przynętą. O. Zawiesiło. Chcesz się zamienić stroną? Też fajnie ta guma wygląda. Jak tam chłopaki biorą? Dziewczyny. Dziewczyny, widzę właśnie. Jednego szczupaczka małego złowiłam. No ten nawet to tak mają to do siebie, że tak ciągną, że... Na zestaw okoniowy to tak nawet się pobawiłam chwilę. I wcześniej miałam jedno branie, ale poza tym to na razie cisza. Haczy się? Haczy się dużo. Ale nie za rybie? Nie. Nie, no to nie, fajnie, odrywają się w miarę gałązki. W sumie długo też nie jesteśmy dzisiaj. Dopiero zaczynamy. No. Uparłem na tą przynętę. Uparłem się na tą przynętę. Ciekawe. Może akurat takie świecące, bo ty masz ze srebrnym, nie? Przynieśle. Co tu się stało się? Sędzielska nie wyciągnęła. Nie, zaraz może dzisiaj nie. A mi takie małe. Ślizga mi się pójdzie. Nie, ja się staram tak do dna, żeby doleciało. Ja też. Ja czuję mi szarpie pójdzie. No wyciągam go. To dobrze. Zdolny jesteś. A jak czuję zielsko, to trochę podnoszę i potem znowu niżej. Tak. Wiesz dlaczego? Aha. I co, faktycznie działa? Pokaż do kamery. Adrian mówi, że faktycznie działa i zielsko się nie czepia. Także... No popatrz, wiemy czegoś więcej. O, zahaczyło mi się. To jest guma relaksa. Mhm.
ten moment z Jelskiem, nie? No jest, właśnie jest, ale jeszcze się go nie nauczyłam dzisiaj, żeby go ominąć. Ale tak nie jest źle. Ja i tak już jestem zadowolona. Zrobiłam szczupaczkę, olbrzym to nie jest, ale emocje były. Dzięki mnie już wie, co to jest guma, może przeżyje dłużej. Albo i nie, stwierdzi, że go tak lekko potraktowali, to nic mu się nie stanie. No, teraz pięknie czysto. No halo, ale oddaj mi gumę. No. Czysto? Czysto. Łabędziu. Kurde, puściło. O, ja nie wiem, ja chyba z tych emocji nie zacięłam w ogóle. Tylko, znaczy podniosłam tak do góry, ale... Tu jak ładnie sobie pływają rybcie. Okoń. Będziemy polować. Widzę właśnie pasiaki. No, ale w ogóle nie są zainteresowane. To dopiero misja. Ale w końcu widzę, że są tu okonie. Jeszcze. Ale był. Może ta guma im nie odpowiada w tym miejscu. Zawsze zdawała egzamin. Nie, w ogóle nie jestem zainteresowany, nie? No, ale ile drobnicy tutaj mają? No. No, ale moja najładniejsza. Kurde, Julia, widzisz te glony, no. No, dajcie mi gumę. No nie. On przyszedł i wykrakał. Tak się nic nie zrywał. No jeszcze moją ulubioną. I na czemburaszce. Chyba. Aha. O, hello. Co, poprowadzimy tu po powierzchni? Uda się, czy się nie uda?
O, ja liczyłam, że się uda. Dobra, Julia, jeszcze raz. To ty, czy tam... Nie, ty tam rzuciłeś. Nie. A, udało się. Tam są takie mocniejsze właśnie te roślinki, albo tam jest jakaś gałąź. Zawsze tak jest, że jak chcemy gdzieś sobie zaplanować weekend, to pokazuje, że będzie padać. I rezygnujemy, wybieramy inną opcję i nie pada. Przykro. Akurat tam się coś prysnęło obok. Zaczek? No. Pół metra dalej. No dobra, no. Dobry kij, także. Nie tyle samo, że... On znów za sztywny kij. Kołowrotek też dużo daje, nie? Tym kołowrotkiem się rzuca bajecznie. Tak mam przynętą. Jakby trochę więcej ważyła, to by doleciało. Mogę na krzyż, ty tak się zwijasz. O, znowu kawałek zabrakło. Ciekawe, czy stamtąd by było bliżej. Czy to jest tak samo mniej więcej? To się tak wydaje, nie? No, bo stamtąd by było. Mam. Super. O konia. Jest pierwszy okoń tutaj. Jest. Weź podbierak. No nie wierzę. No był. Nie był duży, ale był okoń. Tak by wrócił do wody, no ale... No nic, dzieje się coś. Tak, okłoniemy ją, rzucamy dalej. Ładny, tak. No ładny. 15. No ładny, no. No to nie te olbrzymy, co my tutaj łowiliśmy na federa, ale... Ale okoń. Następnym razem będę wolniej holować, żebyś zdążył wziąć podbierak. Jak zwykle ja szybko.
Co znowu wziąłeś tą niechaczącą się? Trochę lepiej. No, na mniejszych gumach nie masz takiego problemu. No też się zwija, ale... Ale mniej niż na tych większych. O konia! Drugi dzisiaj. Podbieraj. Ale półkę już kumamy. Jaki ubarwiony ładny. Piękny. Odłożę kij. Jest. Mój drugi okoń. Niestety pierwszego nie udało się podebrać, ale tego się udało. Bardzo ładnie ubarwiony. Czerwony ogonek. Piękny. Fajna maluszek. Zabawa. I wypuszczamy dalej. Wróć. Poleciał. Super piąteczka. Dzionek zaliczone w miarę dobrze. Bardzo dobrze. Dawno nie spinningowałam. Jestem mega zadowolona, że tutaj przyjechaliśmy. Nawet udało mi się złowić. O kurczak. A przed chwilą powiedzieliśmy, że spokój. Dokładnie. Nie, no jestem bardzo zadowolona, bo po raz pierwszy udało mi się tutaj złowić dwa okonie. Kiedyś nam się udało, ale to tylko z gruntu, a o spinningu to nie było mowy. No i wpadł jeden mały, piękny szczupaczek. Jak urośnie, to będzie śliczny. Mam nadzieję, że przetrwa. No i co? Pogoda dopisała. To też miało być burzowo i mieliśmy się szybko zaraz zwijać. Ale jak na razie nie jest źle. Może po południu doskoczymy świderem. To chyba wystarczy na dzisiaj już spinningu. Chyba tak. A już jak to kusi. Jeszcze jeden rzut. Ale wystarczy. Jest do domu, co zdjęć, brzuch mi burczy. Ostatnia zdobycz dzisiaj. No nic. Będziemy pomału kończyć. Dzięki za oglądanie. Do następnego.